Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Artur Bartoszewicz, doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o wydatkach, o budżecie i tego, o tym, co nas czeka w tym roku, jeżeli chodzi o realizację tego budżetu. Budżetu, który jest bardzo napięty, bo potrzeby pożyczkowe są rekordowe. To skutek wielkiego deficytu finansów publicznych, która ma według ustawy budżetowej sięgnąć 184 miliardów złotych. Pojawiły się takie prognozy, między innymi w wykonaniu analityków Citi, że w budżecie zabraknie około 30 miliardów złotych, chociażby z powodu niższych wpływów z VAT. Rząd twierdzi jednak, że tak nie będzie. Wiceminister finansów Jurand Drob mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach: nie planujemy nowelizacji budżetu, wykonanie dochodów z VAT za 2 miesiące było zadowalające i nie widzimy powodów do nowelizacji. Nie wszyscy ekonomiści, analitycy są takiego zdania. I pytanie, co jest bardziej realne? Czy będzie status quo? Budżet nie będzie zmieniany, a może trzeba będzie podnieść podatki, a może ciąć wydatki? Jak pan uważa? Patrząc na doświadczenia lat poprzednich, to mniej więcej do połowy roku, nawet dłużej, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy w poszczególnych miesiącach była nadwyżka budżetowa. Potem koniec roku zmieniał to rozwiązanie i rzeczywiście pojawiał się deficyt, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ten deficyt po prostu narasta. Widać wyraźnie, że sytuacja w finansach publicznych nie jest łatwa, wręcz dochody, które są zaplanowane w budżecie, są realnie nie do wykonania. Nie tylko ze strony podatku VAT, ale z pozostałych źródeł również, podatków CIT i PIT, może okazać się, że będzie trudno w realizacji tych planów, a więc komunikacja ze strony Ministerstwa Finansów uciszająca, usprawiedliwiająca jest prowadzona. Ja myślę, że ona będzie prowadzona do wyborów parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego. Na drugiej połowie roku narracja się zmieni. Zresztą w ten sposób Ministerstwo Finansów się też komunikowało od początku, przed wyborami samorządowymi, też ta narracja była bardziej pozytywna. Myślę, że dojdzie do sytuacji, w której będzie trzeba zmienić budżet, bo oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Ministerstwo Finansów również pracuje nad różnego rodzaju rozwiązaniami podatkowymi. Może okazać się, że będziemy mieli do czynienia z pojawieniem się różnego rodzaju obciążeń, które dodatkowo zasilą budżet, ale trzeba brać pod uwagę sytuację, w której jest istotne ryzyko nowelizacji budżetowej w drugiej połowie roku. Ale w jakim kierunku ta nowelizacja może zmierzać? Czy tutaj możemy spodziewać się jakiegoś podniesienia podatków, cięcia wydatków, czy zwiększenia deficytu? Ruchy podatkowe w ciągu roku są utrudnione. To nie jest tak, że można sobie wprowadzić rozwiązanie w trakcie roku podatkowego. Wiele tych ograniczeń mamy, więc najprawdopodobniej będzie to po prostu wiązało się z cięciem wydatków. Czyli zaplanowane wydatki, które miały pokazać szczęśliwą i radosną Polskę, będą musiały być zrewidowane. Ministerstwo Finansów, jeżeli okaże się, że nie będzie miało zaplanowanych dochodów zrealizowanych, to będziemy mieli do czynienia z dziurą. Kiedyś mieliśmy dziurą Bałca, teraz mieli dziurą obecnego ministra finansów. Po prostu będzie musiał zmienić sposób zarządzania pieniądzem publicznym i w drugiej połowie roku ciąć. Poszczególne instytucje dostaną nakazy zmniejszenia wydatków, obcinania poszczególnych interwencji, wycofywania się z nich. I to zostanie zrobione, bez względu na to, na jaką narrację się Ministerstwo Finansów prowadzi. Właśnie, bo jeszcze tą tezę potwierdza wieloletni plan finansowy państwa. Taki dokument pojawił się w ubiegłym tygodniu. Dochody budżetu mają obniżyć się z 43,7% PKB w tym roku do 42,7% PKB w 2027. Wygląda na to, że cała konsolidacja, jeżeli chodzi o wydatki, o budżet, nastąpi po stronie wydatków, czyli tutaj można spodziewać się tego typu cięć. Nie jest to optymistyczna prognoza, ale może jest ona lepsza niż podniesienie podatków, jak pan sądzi. Rozwiązanie jest złe, dlatego że ta gra, która jest wykonywana, ma charakter czysto polityczny, dlatego że mamy do czynienia z rządem koalicyjnym i poszczególne członkowie czy części koalicji mają swoje oczekiwania. Myślę, że będzie to oczywiście łagodnie robione, czyli bez podnoszenia podatków, a pójdzie po stronie wydatkowej, a efekty tego zobaczymy dopiero w drugiej połowie następnego roku, dlatego że przed nami jeszcze jedne wybory, wybory prezydenckie. Więc koalicja będzie bardzo silnie działała, żeby robić wrażenie z niepodnoszenia obciążenia życia Kowalskiemu i mamienia, że można prowadzić cudem działalność fiskalną w państwie, ale w praktyce będziemy mieli do czynienia z ogromnym ukrywaniem realnych ryzyk związanych z polityką fiskalną, a wszystko zostanie ujawnione po wyborach prezydenckich w 2025 roku. No to jeszcze trochę czasu, jeszcze musimy poczekać naprawdę o budżecie, ale to cięcie tych wydatków też nie jest, jest rzeczywiście złym rozwiązaniem, no to, bo cięcia na przykład w inwestycjach oznaczają, że wzrost gospodarczy będzie mniejszy, no bo to jest jednak, to są mniejsze nakłady. Ale to mówimy o inwestycjach, które są finansowane z budżetu państwa. Mamy środki, które przypłynęły do nas z środków europejskich, możemy te środki użyć na prefinansowanie i przesunąć obciążenia, które byłyby na budżecie państwa realizowane. Tutaj pewna inżynieria finansowa może być sprawnie wykonana. Gorzej będzie, jeżeli minister finansów uzna, że po prostu nie stać go jest na realizację pewnych programów, a szczególnie programów społecznych. No, też jest ryzyko wycofania się z wydatków związanych z obronnością, bo to jest też ogromny udział budżetowy. No i pytanie o strukturę administracji, podwyżki, które są przewidziane w tym zakresie. Może okazać się, że jakieś restrukturyzacje, które tutaj się pojawią, no minister finansów będzie musiał szukać odpowiedzi na pytanie, skąd wziąć pieniądze. A w prosty sposób robi się wytyczne dla poszczególnych struktur państw, gdzie doznacznie informuje się, ile kto z tych struktur musi zrezygnować z jakiej części swojego budżetu. A jak pan ocenia znaczenie procedury nadmiernego deficytu? To się jeszcze nie zaczęło. Czekamy bodajże do 19 czerwca, kiedy jakieś dokumenty powinniśmy przedstawić. Chyba 20 czy 22 czerwca to jest decyzja Komisji Europejskiej. Do września czy we wrześniu mamy czas, żeby przedstawić jakiś własny program naprawy, czy tam w każdym razie ograniczenia parametrów, tak żeby one odpowiadały takim normom ostrożnościowym unijnym. Czy to jest procedura, która da się nam mocno we znaki, czy to jest taka procedura, która przejdzie bez echa i sobie z tym poradzimy bez problemu? Znaczy w 2025 roku de facto, jeżeli zostanie nałożona realnie, zacznie działać. Do tej pory będziemy mieli do czynienia z narracją, że sobie radzimy i negocjujemy z Komisją Europejską, a jeżeli zostanie nałożona, no to też będzie z punktu widzenia rządzących usprawiedliwienie, dlaczego muszą się z czegoś wycofać i przedłożą to na decyzje zewnętrzne, a tak naprawdę na oskarżenie poprzedników, że oni doprowadzili do tego typu stanu finansów publicznych, który wymusił właśnie nałożenie tego typu rozwiązania na Polskę. Wszystko zostanie rozegrane politycznie, a konsekwencje ostateczne poniesiemy my jako podatnicy, bo będzie na pewno większe parcie, żeby w 2025 roku podatki podnieść na 2025 rok, bo to gwarantować będzie wyjście z tego ryzyka utrzymania procedury podnoszonego deficytu. Panie doktorze, a może nie będzie tak źle, bo jeżeli gospodarka będzie rosła w dobrym tempie, w tym roku ma być to 3,1%, w przyszłym roku chyba 3,7%, później trochę mniej. Jeżeli PKB będzie nam rosło, to będą rosły pensje, to może tego typu działania nie będą albo potrzebne, albo będą nieodczuwalne dla gospodarki czy dla przeciętnego Polaka. Będą odczuwalne. To nie jest tak, że nawet jeżeli chcielibyśmy mieć wzrost powyżej 5%, żebyśmy zaczęli rzeczywiście w krótkim czasie wychodzić z tego problemu i dochody budżetowe gwarantowałyby zrównoważenie z potencjalnymi wydatkami, które zostały zapisane w budżecie. To problem polega na tym, i o czym rozmawiamy, że te wpływy budżetowe gasną i nie są takie, jakie rząd przewidział. To wcześniej profesor Mozolewski już ostrzegał wiele miesięcy temu, że budżet ma takie zapisy, które są nie do zrealizowania i sytuacja będzie bardzo trudna. Więc jak pan sobie wyobraża, że nagle pojawi się nadzwyczajnie poprawiony system, mamy najwyższą lukę w podatku VAT już niewidzianą od lat. Musimy to wszystko zacerować, musimy to wszystko naprawić. Znaczy, że system jest dzisiaj niewydolny i naprawienie i uefektywnienie tego systemu zajmie nam kolejne kwartały, więc wyniki nie będą, nawet jeżeli wyniki gospodarcze będą wysokie, to wszystko to nie znaczy, że do budżetu państwa wpłyną pieniądze. System musi być uszczelniony, poprawiony, ma wyprzedzać działania, które są negatywne dla budżetu. No, my się rozluźniliśmy w tym zakresie, zdaliśmy sobie, że raz poprawiona luka w VAT-ie będzie do końca, ich podatkach w ogóle będzie do końca świata, jeden dzień dłużej rozwiązywać nasz problem, a w praktyce daliśmy przestrzeń do tego, że pojawiły się następne nieprawidłowości. Będziemy mieli do czynienia z próbą naprawienia, ale to potrwa. Znaczy te efekty, nawet jeżeli byśmy uszczelnili system, to one pojawią się dopiero najprawdopodobniej około 2026 roku. A pieniądze z KPO, te miliardy, legendarne miliardy z Unii, no to też to miał być taki zastrzyk dla gospodarki. Jak on zostanie wykorzystany? Ale on będzie, panie rektorze, znaczy, bo teoretycznie powinien być, ale w praktyce zwrócić uwagę, że mamy nałożenie na siebie dwóch perspektyw. Perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która jest do wydatkowania do 2027 roku i KPO, które jest do 2026 roku. No zakładam, że KPO zostanie przedłużone przynajmniej o 2 lata. Jeżeli zostanie to zrobione, to teraz mamy do czynienia z ogromnymi środkami, które trzeba wydać szybko. One oczywiście w jakiś sposób zostaną wypchnięte, tylko no głupoty. No, słyszymy, że KPO ma być używane po to, żeby kupować, dofinansować zakup samochodów elektrycznych. No i teraz zejdźmy na ziemię i sobie zapytajmy, no kto produkuje te samochody elektryczne? Czy my tak naprawdę dostaliśmy pieniądze po to, żeby wykonać się zastrzyków w gospodarkach zewnętrznych? Nic nie da nam zakupowanie samochodów elektrycznych do naszej gospodarki, które sprzedaje nam obca gospodarka, czy to gospodarki europejskie, czy to gospodarka chińska. No, absurdalne rozwiązania, bo one nie dadzą efektu wzrostowego. One będą ogromnym obciążeniem dla naszych gospodarstw. Podobnie to samo, co robimy w kontekście energetyki opartej na tak zwane źródła odnawialne, co oczywiście jest niezgodne z prawdą, bo żaden wiatrak nie jest źródłem odnawialnym, bo nie da się go poddać takiemu bezpiecznemu dla środowiska zutylizowaniu. Więc mamy do czynienia z fikcją, z ideologią i jeżeli ideologia i fikcja waży na sposobie zarządzania finansami publicznymi, waży na zarządzaniu programami prorozwojowymi, to one przestają być prorozwojowe i nie przyniosą tych efektów, o których pan dyrektor mówi. Co na to przedsiębiorcy, bo widać, że też tutaj jest pewien taka atmosfera wyczekiwania, znaczy nie garną się specjalnie do kredytów, na pewno nie do kredytów inwestycyjnych, jeżeli już to do kredytów obrotowych, a to by wyglądało na to, że muszą zaspokoić bieżące potrzeby. Czy tutaj, no, jeżeli nie będzie tego zainteresowania kredytami ze strony biznesu, to te inwestycje prywatne też raczej nie ruszą zbyt szybko? No bo nie ma środków na to, żeby wydatkowane nastąpiło. Proszę zwrócić uwagę, że część przedsiębiorców podlega teraz procedurze odzyskiwania należności ze strony PFR-u, więc nastąpiło odsycanie pieniędzy z gospodarki po tym okresie, w którym od 2020 roku wpompowywaliśmy w gospodarkę środki, więc zaczyna się zupełnie inny model transferu środków, zwrotny. Nie ma inwestycji prywatnych, jest niepewność. Koszty energii są ogromne. Zielony Ład niszczy, dewastuje polską gospodarkę. No, pocieszające jest to, że z badań, które zrobiliśmy panią doktor Katarzyną Łąkowską przy użyciu PBS-u, a które wychodzą z okresu przełomu kwietnia i maja, to są świeże badania, wychodzi na to, że te protesty, które rolnicy podjęli, w 64% są popierane przez Polaków. 64% Polaków popiera te protesty. Mamy ogromną niechęć do realizacji założeń Zielonego Ładu. Ta niepewność jest zarówno w społeczeństwie, jak i w przedsiębiorcach. Więc panie rektorze, dopóki nie zatrzymamy tego niebezpiecznego narzędzia, to nie będzie inwestycji ze strony przedsiębiorców, no bo oni nie wiedzą, w jakich warunkach będą prowadzić działalność za rok, za dwa, za trzy. Więc nie ma możliwości, żeby KPO albo instrumenty funduszy europejskich zastąpiły tak niezbędne dla rozwoju oczekiwanie w postaci inwestycji prywatnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan Artur Bartoszewicz, doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo, a państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.